Musiał mu wystarczyć widok fregaty z okien jego mieszkania. A widok był naprawdę imponujący. Wejście tam było niesamowicie skomplikowane i takie oryginalne, gdyż schody były drewniane, ostatni odcinek, i prawie pionowe, jak trap na statku. Więc żeby stanąć przed drzwiami samymi, nie dało się. Trzeba było stanąć parę stopni niżej i miało się próg na wysokości pasa gdzieś. Otwierały się drzwi, pukało się w dół drzwi, w luk, i nagle przed nosem widziałeś potężne buty. I tak tutaj na tej wysokości spotykałeś się z Borchardem w jego domu. On się cofał i mówi: no już można wejść, otwarte. I wtedy dopiero się szło parę stopni wyżej. Niemal natychmiast po wyzwoleniu Gdyni zapadła decyzja uruchomić port. Ale co komu po porcie i statkach, gdy brakowało kadr zarówno do floty handlowej, jak i rybackiej. Zakaz pływania dla Borcharda okazał się być zbawienny dla przyszłości szkolnictwa morskiego. Rozpocząłem pracę w PCWM-ie, Państwowe Centrum Wychowania Morskiego, wykładając na kursach i byłem kierownikiem kilku kursów, a potem w Szkole Rybołówstwa Morskiego. Wykładałem kilka przedmiotów: dewiację, astronawigację i nawigację, ale głównie astronawigację. Do Gdyni zjeżdżali kandydaci na rybackich szyprów, marynarzy i mechaników. Kapitan odnalazł w sobie kolejne wielkie powołanie. Stał się nietuzinkowym, uwielbianym przez kursantów, a potem uczniów i studentów, wykładowcą morskiego rzemiosła. Zdawałem do szkoły w Gdyni na ówczesnej Alei Zjednoczenia w pięknym budynku, który kiedyś był jeszcze budowany jako zupełnie z innym przeznaczeniem. Przed klasą, gdzie odpowiadaliśmy, byliśmy wzywani, chodziłem w tom i z powrotem, ucząc się jeszcze, coś tam powtarzając, i nagle zatrzymałem się i zobaczyłem, patrząc w dół, tak na książkę, patrzę, jakieś wielkie buty. Takie buty podwójne wielkości w stosunku do moich. Stał przede mną Karol Orgiel Borchardt. Klepnął mnie w ramię i mówił: będzie dobrze, powiedział. To mnie jakoś tak natknęło. No, podniosło na duchu i poszedłem zdawać. A z tej matematyki dostałem takie zadanie, że nie odpowiedziałem dobrze. No i byłem przekonany, że niestety nie udało mi się. Ustawili nas w takim dwuszeregu i wyszedł dyrektor i czytał. Nazwisko i były dwa słowa: przyjęty, nieprzyjęty. Po słowie przyjęty padała nazwa żaglowca, na jaki mustrujesz na kandydatkę. I tak co chwila było: nieprzyjęty, 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 nieprzyjęty. I co jakiś czas, co dziesiąty, przyjęty, nie? I nagle kolega mnie szturcha i mówi: ty, przyjęty, na Krasickiego idziesz. Lecz nim taki człowiek został dopuszczony do wiedzy astronawigacyjnej, musiał przejść jeszcze jeden egzamin. Musiał pokazać sobie i szkole, że jest kandydatem godnym uprawiania marynarskiego fachu. Dlatego też druga część egzaminu, zwana kandydatką, ma potwierdzić wszystkim zainteresowanym słuszność wyboru zawodu oficera floty handlowej lub rybackiej. Do dyspozycji były wtedy duży żaglowiec Dar Pomorza i dwa mniejsze, ale za to bardziej męczące – Rutkowski i Krasicki. Dopiero po zaliczeniu kandydatki czekały na nich sale wykładowe szkół morskich. Jaką radochą przyjąłem wiadomość, że Borchardt będzie moim wykładowcą. Oczywiście astronawigacja stała się szybko moją pasją, moim przedmiotem numer jeden, rzeczą, którą tak jak i on polubiłem. Miał taki swój zeszyt. Oczywiście miał trzy kolorowe pióra: zielony, niebieski, czarny, czerwony jeszcze, i wszystkie znaczki były różnokolorowe. Nie było tam ocen, nie było tam, tylko były krzyżyki, trójkąciki, kółeczka, kreseczki, prawda, przy każdym nazwisku. Nikt nigdy nie wiedział, co tam jest i czy jest dobrze, czy źle oceniany. Nie stawiał ocen niedostatecznych, bo uważał, że jeśli nauczyciel
nie jest w stanie przekazać wiedzy w stopniu dostatecznym, to taki pan czy taka osoba nie powinna być w szkole. Prosto tak nam mówił. Stopnie oczywiście musiał postawić na koniec semestru, na koniec roku, bo to był obowiązek. Traktował to, jak powiadał, jako zło konieczne. Bo mówił, że znakomicie wie, co z nas kto potrafi i co umie. Oczywiście zawsze byli tacy, którzy na przykład nie lubili tej astronawigacji, nie mogli jej zrozumieć. Te kółeczka, to wszystko ich bardzo denerwowało. Jak ich wzywał do tablicy, oni mu nie potrafili nic powiedzieć, to krzyczał: no nie wyskakuj mi za burtę! Uczył spokoju przede wszystkim, bo mówił, że jeśli oficer będzie zdenerwowany przy byle jakiej okazji, to jak on będzie wyglądał, jak on będzie zdenerwowany, jak statek zacznie tonąć, jak będzie naprawdę sytuacja taka bardzo i poważna. Borcharda poznałem w szkole morskiej jako wykładowcę astronawigacji. I tam już byłem zachwycony tym człowiekiem, tym kapitanem, jako wykładowcą, jako nauczycielem. Uważam, że wielu z nas wyniosło wiele pozytywnych cech, które potem się w życiu stosowało. Ja osobiście pamiętam go jako człowieka niebywale prawego. To w związku z właśnie z wpływem kapitana Borcharda. Nigdy na statku nie stosowałem metody krzyków. Będąc w szkole rybołówstwa zacząłem sprawdzać, na wiele się zgadza opis fizjonomistyka i opis według astrologii danego typu z tym, jaki jest rzeczywiście znak zodiakalny danej osoby. Wymyśliłem specjalny klucz na te oznaczenie i oznaczałem sobie właściwości fizyczne, psychiczne i mentalne danego ucznia. Potem sprawdzałem to według jego danych astrologicznych. Ku memu zdumieniu zgadzało się to w 75%. Astrologowie bardzo zrozumiali, powiadają, że musiałoby się zgadzać w 100% i że te 25% trzeba zaliczyć na niewłaściwo podane daty urodzenia. To mi dało możliwość indywidualnego podchodzenia do każdego ucznia. Sobie robiłem również zawsze fotografię całego kursu, a następnie z drugiej strony miałem opisane nazwisko każdego ucznia. Każdy rocznik, każda nawet grupa znajomych była zawsze w ten sposób opisywana, aby po latach, jak ktoś weźmie daną fotografię do ręki, żeby dokładnie wiedział, kto na niej jest. Fotografie znalezione u kapitana w większości tak właśnie były opisywane. O pisaniu książek nie miałem pojęcia. Wypracowania moje w szkole odznaczały się niesłychaną zwięzłością i dlatego myślę, że były bardzo przez nauczycieli lubianych. Bo wypracowanie o dziadach Mickiewicza, na które koledzy poświęcali, czy koleżanki, po 10 stron, potrafiłem napisać w jednym zdaniu. Mianowicie, że dziady Mickiewicza przypominają mi powiedzenie: mego wielkiego bólu moja mała piosenka. Jednocześnie holdowałem zawsze w zasadzie, że największą niemoralnością jest zajmowanie się czymś, czego się nie umie. A książkę musiałem napisać. Wobec tego postanowiłem nauczyć się pisania książek, jeśli to tak można nazwać. W pokoju tym, w którym mieszkałem w Szkocji, znalazłem samouczek języka włoskiego. Była tam jedna bezcenna dla mnie wskazówka, mianowicie, że pisząc trzeba tak dobierać wyrazy, żeby było ładnie. Poza tym żadnej innej wskazówki nie było. Zanim one, wszystkie te opowiadania zostały zebrane w jeden tom pod tytułem Znaczy kapitan, były publikowane w miesięczniku Morze. I
nieżyjący już od dawna redaktor Jerzy Miciński nam mówił i wydawcę, i kapitana Borcharda do wydania tego razem w jednej całości. Znaczy kapitan. To się tak jakoś odbierało trochę dziwnie. Co to jest, znaczy kapitan? Kapitan. Każdą rozmowę, wypowiedź, każde spotkanie zwykł zaczynać od słowa znaczy. Mówił przy tym wolno, cedząc słowa przez zaciśnięte zęby. Trzymanie stale zaciśniętych zębów przy mówieniu należało podobno do najbardziej wytwornego sposobu wysławiania się garde marinów, wychowanków carskiego korpusu morskiego. Żadnej mimiki, żadnych grymasów twarzy, kamienne, zastygłe oblicze o olimpijskim wyrazie. To powodowało, że kapitan nie musiał zniżać się do spraw ziemskich. Kapitan był bardzo wymagającą osobą. Sam bardzo pracował nad sobą i wymagał też ode mnie, żebym była doskonale zorganizowana i żebym ściśle wykonywała jego pracę. Przepisywałam jego teksty na maszynie, ponieważ jak sam mówił, że on pisze wszystkie litery na maszynie, ale w różnej kolejności, później sam siebie nie może odczytać. Razem byliśmy zaproszeni na spotkanie autorskie. Ja już wtedy trochę pisałem, a kapitan Borchardt był znany przede wszystkim z jego pierwszej książki Znaczy kapitan. No i spotkaliśmy się tam z młodzieżą i ja miałem występować po kapitanie. Obaj w mundurach. Kapitan Borchardt powiedział w swoim wystąpieniu, że każde zdanie w jego książce jest udokumentowane. On powiedział, że jest udokumentowane, jak to kapitan Borchardt. A ja każde zdanie wymyśliłem. I w ten sposób zacząłem swoje spotkanie autorskie i spotkanie po raz pierwszy z kapitanem Borchardtem. Założyłem koło miłośników morza, które pasjonowało się między innymi lekturą kapitana Borcharda, a szczególnie książką jego Znaczy kapitan, która była naszym takim nośnikiem naszych marzeń. I postanowiliśmy zaprosić kapitana Borcharda do Warszawy. Kapitan przyjął nasze zaproszenie i przyjechał. Było to wielkie święto szkoły. Mówił piękną polszczyzną, akcent miał wschodni. Słuchało się go z takim napięciem, niemal z rozdzielonymi ustami. Każdą rzecz, którą mówił, chłonęło się niesamowicie. Pamiętam fantastyczne pożegnanie, on lubił storczyki, to były jego ulubione kwiaty i na dworzec jeszcze mu zanosiłem i żegnałem, odjeżdżał pociąg. Czerwone światło pociągu było taką latarnią wyznaczającą kierunek mój i mojego kolegi, obok z którym go żegnaliśmy, do Gdyni. Pociąg do Gdyni z dworca wschodniego, 23:54 odjechał do Gdyni, a my parę lat tym samym pociągiem pojechaliśmy za Borchardtem. Ocalały notatki, których szybko robiłam po spotkaniu z nim. Powiedziałam wtedy, co nie było żadnym odkryciem, że stał się pan kapitan legendą za życia. Myślę, że należy pan do ostatniej generacji wielkich romantyków morza w Polsce. I kapitan mi wtedy odpowiedział tak. Napisałem w książce, że dla nas pływanie było przyjemnością. Myśmy tak wypełniali swój obowiązek. Statek nie był warsztatem z możliwością utopienia się. Jeżeli tak ma się patrzeć na zawód marynarza, to lepiej nigdy nie skazywać się na tę pracę. Zwłaszcza nawigatorom, którzy poza morzem, cóż mają do roboty na lądzie? Od Bombram Rei do Słońca jest już tylko jeden krok. I dla mnie ten jeden tylko krok do Słońca, od tej Bombram Rei, to jest jakieś takie jedno z najpiękniejszych zdań wśród tylu tysięcy zdań, jakie napisał kapitan Olgierd Borchardt. W czasie tych spotkań zapytałam też kapitana o jego prywatne życie, o rodzinę.
Kapitan wtedy o żonie i córce powiedział tak. Miałem żonę Karolinę i córkę Danutę. Mam 3 wnuków. Żona i córka mieszkają w Anglii od 1942 roku. Z żoną rozstaliśmy się szybko, chociaż ona nigdy nie wyraziła zgody na rozwód. Była pierwszą polską pilotką, była fascynującą kobietą i malarką. Jej obrazy zakupiło nawet Centrum Pompidou w Paryżu. Moja żona była obdarzona jednak cechą wrodzonego gniewu. Dla mnie było to nie do przyjęcia. Gniew to straszna cecha. Robił ogromne wrażenie na kobietach. Borchardt był to niezwykle postawny, pięknie zbudowany mężczyzna, przystojny, wysoki, z ogromną czupryną czarnych włosów, wtedy jeszcze na początku lat 60. tylko trochę przeplecionych siwizną. Naprawdę był to wspaniały, bardzo przystojny, bardzo taki atrakcyjny mężczyzna. Jego największą miłością była Hala Hermanówna. Również jak on, uczennica gimnazjum imienia Mickiewicza w Wilnie. Wszedł kiedyś do klasy i zobaczył. Stała przy tablicy, w zielonej bluzce z białymi guzikami. Miała jasne włosy w odcieniu popielatym i oczy zielone jak szmaragdy. Od tamtej chwili uwierzył w miłość od pierwszego wejrzenia. Nigdy nie potrafił wyznać jej swojego uczucia. Zanim wyjechał do szkoły morskiej w Tczewie, napisał w zeszycie pytanie, czy może mieć nadzieję. Odpowiedzi jednak nie znalazł. To przesądziło, że porzucił prawo i wyjechał do Tczewa. Twierdzącą odpowiedź znalazł po latach w zupełnie innym miejscu. Była jeszcze Maria Frontczakówna, Kasia z opowiadania Trzy listy. Poznał ją jako pasażerkę na MS Polonia. Odbywała wycieczkę do Nordkap. W roku 1931 Borchardt, czując się człowiekiem wolnym, ciągle był jednak żonaty. Była w stałym kontakcie z kapitanem aż do końca jego dni. Ale tak naprawdę jedyną ukochaną kobietą w jego życiu była matka. Dla niej wracał do wileńskich stron w Żurawiach. Dla niej też powrócił z wojny do Polski. Była jego przyjacielem, powiernikiem i pierwszym recenzentem jego opowiadań. W dniu śmierci matki zanotował w kalendarzu. Samotność naszych uczuć i naszych myśli, takiej samotności może nas pozbawić tylko kobieta, której na imię matka. Gdy Karol Borchardt powrócił do kraju, dar Pomorza już tu był. Cumował jak zwykle przy skwerze Kościuszki w Gdyni, ale zakaz pływania nie pozwalał mu wrócić na pokład, który musiał opuścić w 1939 roku. Pośród opuszczających fregaty był również drugi oficer Kazimierz Jurkiewicz, od 1945 roku starszy oficer, a od 1953 roku komendant szkolnej fregaty Dar Pomorza. Trudno dzisiaj dokładnie wyjaśnić, dlaczego tak znany kapitan i młodszy kolega Borcharda, gdy został komendantem Daru Pomorza, zrobił wiele, aby ten miłośnik wielkich żagli i samego statku nie wszedł na jego pokład. Z jakiego powodu przez 25 lat komendantury nie zgodził się na żadne, choćby najkrótsze zastępstwo na stanowisku komendanta na rzecz kapitana Borcharda? Borchardt marzył o dowodzeniu darem. Ja mam sam wyrzuty sumienia, bo ja bym mógł to jeszcze załatwić, gdybym wiedział. On już był bardzo z życiem zmęczony człowiek, starszy. Ja bym chętnie zrobił to, panie kapitanie. Pan jest komendantem, a ja jestem pańskim asystentem. Jest też ładne zdjęcie, obaj siedzą obok siebie, jak Duda zorganizował ten zjazd absolwentów. Siedzieli obok siebie normalnie, z tym miny. Tak. Do mieszkania zwanego Siódmym Niebem zawitały gawrony.
Czekały tak długo, aż zjawi się stary Gawron i to on decydował o rozpoczęciu jedzenia. Ochrzcił go najpierw naczelnikiem, a potem Kościuszką. Te, które przyleciały na Jadwigi 15 października 86 roku, przeżyły rozczarowanie. Bowiem od 5 miesięcy siódme niebo było już niezamieszkałe. Kapitan niekiedy mówił, że on się nie boi śmierci, tylko boi umierania. Wyszedł z łazienki, krzyknął, że umiera. Ja mu pomogłam jeszcze, podprowadziłam go do łóżka, położył się na tym łóżku i rzeczywiście umarł. I tak zakończył życie 20 maja 1986 roku. Grog dla nas to burty okrętu, maszty główny, rufowy i lok. Mamo...